Siema wszystkim, tu Sato HD i spotykamy się w 23 odcinku z SimCity. No i cóż, tak sobie myślałem przez noc i... przez noc ogólnie o SimCity. No i stwierdziłem, iż aż będziemy robić to w innym troszeczkę stylu. W takim, że miasto SimCity postaram się rozkręcić na tyle, aby było to miasteczko akademickie. Prawda, takie malutkie miasteczko akademickie, tu będą, załóżmy, nie, centra handlowe, takie już większe rzeczy, a tu będą fabryki. Czy jak to wyjdzie? Zobaczymy w praniu. Załóżmy nowe miasto i właśnie tutaj skupimy się na fabrykach tylko i wyłącznie oraz na spalaniu śmieci, na takich duperelach. Wiem, że fabryki powinienem stawiać bardziej już na strefach oddalonych, właściwie na tych kurczach, to teraz nazwać, jak jest okrąg stref, to na tych samych brzegach robić miasta fabryczne, że tak to nazwę. Lecz niestety to tak się nie da w tym momencie. Dobra, tutaj parę górek walniemy, a czy górek? Wiadomo, wzgórze. Chociaż pierwsze co to może... Akceptuj. Tak. I teraz, gdzie my to mamy? Jeszcze raz, trzeba wejść w... Kurczę, znowu coś za oknem jedzie. Jeżeli słychać, to was... Przepraszam za to. Okej, tak. W taki oto sposób. Dobra, spoko. Może być. Teraz tylko, jeżeli to ma być miasto fabryczne, przydałoby się kupę lasów postawić. A zwłaszcza po nie na środku, a po bokach, tak żeby ten smog wydzielający się z fabryk nie przedostawał się zbytnio do miast pobocznych. Bo jeżeli dobrze wiecie, ze smogiem możemy walczyć na parę różnych sposobów. Jeden ze sposobów to jest właśnie sadzenie drzew. Drugi sposób to jest stawianie parków. Niestety park jest płatny, wiadomo, trzeba go utrzymywać. Nazwijmy to... Kurczę, do fabryki, nazwa, szybko, asru, smog, z tego powodu właśnie, że tu będzie kupa smogu. Okej, dobra, dajmy tą aleję prosto. I od tej alei, w ten oto sposób, będziemy tutaj właśnie układać nasze fabryki. Po prostu ile się da. Jak widać, zapotrzebowanie na fabryki jest dosyć duże, więc musimy tego zrobić bardzo, bardzo, bardzo dużo. Szosę teraz. Oczywiście ja wolę symetrię, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć tu. 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 Wy to możecie oczywiście robić jak chcecie. Ja akurat tak sobie robię, bo lubię symetryczne miasta w SimCity. Lecz, że tak powiem, to się niedługo zmieni, jak wyjdzie kolejna część SimCity w lutym. Pewnie się zapytacie dlaczego. Ponieważ tam stawianie ulic jest zupełnie inaczej, kurczę, niż w tej części. Jest fajniej, ponieważ mamy pełną kontrolę nad tym, jak każdy zakręt będzie wyglądał. Dosłownie mogę to przyrównać do tego, z tego oczywiście co widziałem, mogę przyrównać do, jakby to teraz poprawnie określić, do rysowania na kartce ołówkiem. Chodzi mi o to, iż tak jak oczywiście spalarnia śmieci musi być, jak i też elektrownia węglowa, a resztę całą oblepimy fabrykami. Strefa za duża. Kurde. Mogę to porównać do rysowania na kartce papieru ołówkiem. Gdyż tak jak wyrysujemy sobie drogę, tak ona będzie
w rzeczywistości wyglądała. Nie będzie tutaj już takiego schematycznego budowania ulic, jaki jest w tym SimCity, gdzie gdy stawiamy ulicę, to jedna kratka to jeden przedział. Tam po prostu będziemy dosłownie rysować, będziemy mogli robić różnego rodzaju zakręty lub inne rzeczy. Dobra, przyspieszmy trochę ten czas. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I wiecie co? Jeszcze na chwilę przystopujemy z czasem. I jedną rzecz zapomniałem zrobić, jak zwykle. Oczywiście tą rzeczą są przystanki autobusowe. Gdyż bez tego ani rusz. To musi być. Ponieważ ludzie z naszego miasta nie będą mogli po prostu przyjeżdżać tutaj pracować. Bo nie będą mieli czym. A nie zawsze Simowi się chce wsiąść do samochodu i przyjechać tutaj. Dobra, niech to się robi, niech to się robi szybciutko. Zobaczmy bilans pieniężny, jak u nas to wygląda. 1400, no źle, źle jest w naszym wykonaniu. Może uda nam się to jakoś zwiększyć za chwilę. Chociaż szczerze wątpię. Ponieważ z tego co widzę, to już jest powoli zapełniony nasze strefy. Także dodatkowo jeszcze przedłużę aleję. I tak jak mówię, gdy to zrobię, zaczniemy się bawić miasteczkiem akademickim, ponieważ na pewno chciałbym w przyszłości zlikwidować te fabryki, które są tam, jeżeli jest taka oczywiście możliwość, a zapewne jest, ponieważ w miastach niektórych, z tego co widziałem na YouTubie, nie było w ogóle, że tak powiem, fabryk. I miasta normalnie funkcjonowały, więc moim zdaniem powinno to wypalić w 100%. I tak samo, jeżeli macie jakieś pomysły odnośnie właśnie tej mojej rozgrywki, piszcie w komentarzu, bo mi to jak najbardziej pomaga. Swoje pomysły, będziemy testować to. No tak jak mówię, chciałbym zrobić z tego serię interaktywną, gdzie wy też troszeczkę, że tak powiem, kształtujecie tę moją rozgrywkę. I o tym właściwie, na tym właściwie mi zależy, żeby się z wami w jakiś sposób zgrać, prawda? Dobra, jeszcze. Kurczę, budowanie tych ulic jest takie mozolne. Nawet sobie tego nie wyobrażacie. Okej, dobra. No i znowu dajemy fabryki. Najpierw tutaj. Fuck. Zamknij szybciutko jeszcze. Damy straż pożarną, bo zapomniałem właśnie o straży pożarnej. Jednej z rzeczy najważniejszych. I co? Gdzie mamy alarm? Dobra, już widzę, że jest wszystko pięknie ogarnięte. To mi się podoba. Miejmy tylko nadzieję, że te 800 jesteśmy w stanie z podatków zarobić, gdyż zależy mi na tym, żeby miasto to, mimo że jest tylko i wyłącznie z fabryk stworzone, zarabiało samo na siebie. To jest priorytetem teraz tego, co buduję. No dobra. Wezmę sobie tylko zapiszę może. Tak na wszelki wypadek. I zobaczymy, co będzie się działo. O, zapisane już jest. Zobaczymy, co będzie się działo. Widzę, że zapotrzebowanie na fabryki jest niskie, więc teraz zwolnimy czas. Wyjdźmy do zapis i wyjście do regionu. I się będziemy bawić teraz oczywiście SimCity. Okej, dobra. Na pewno zlikwiduję te fabryki tutaj w tym roku. Gdyż one w ogóle nam nie są do niczego w tym momencie potrzebne. A tylko i wyłącznie, no, że tak powiem, niszczą środowisko. A tego też chcemy uniknąć. Jak tam bilans pieniężny? Kurczę, nie zarabiamy szczerze. Nie spodziewałem się tego. Ale zobaczymy teraz. Teraz powinniśmy się rozbudować trochę z tego powodu, że jest zapotrzebowanie na mieszkania. Poczekamy chwileczkę, zobaczymy, co się stanie. No dalej, dalej, budujcie się, budujcie.
Zaraz pewnie się zarabia, tak, tak, już jest 2000. To mi się bardzo podoba. Na razie nie chcemy. Właśnie to na pewno wybudujemy, ale nie w tym momencie, jeszcze nie jesteśmy na tyle mocni, jeżeli chodzi o kwestię zarobkową, żeby rozwijać ten swój, że tak powiem, tą swoją dziedzinę, prawda? Okej, dobra. Niech tu się jeszcze budują, a my wybudujemy może rozkaz wyjazdu, tak jest. Niech sobie pojadą to gasić, a my wybudujemy tu kolejną szkołę podstawową. I chyba to będzie tak, żeby ogarnąć jak największą przestrzeń w tym miejscu. Tak jest. Szkoła już jest wybudowana. Teraz tylko czekać, aż, że tak powiem, wszystko to ulegnie polepszeniu. Szkoła wybudowana. Co tu jeszcze możemy zrobić? Na razie zarabiamy. To mi się podoba. Brak wody. Za dużo osób narzeka na brak wody. Także drugą stację pomodamy. No i znowu przestaliśmy zarabiać. No i to będzie chyba mankamentem naszych zmagań tutaj. Dobra. Zwolnijmy czas. Zobaczmy, czego potrzebujemy. Mieszkania trzeciej kategorii. A więc trzeciej kategorii. Gdzie one mogą być wbudowane? Jeżeli jest w ogóle takie miejsce. Jest. Coś mi się wydaje, że wybiorę ten na razie punkt. Jako mieszkania trzeciej kategorii. W tym oto miejscu. Czyżbyśmy tu już wybudowali trzeciej kategorii? Dobra, sprawdźmy to jeszcze na strefach. A tu jest to wybudowane, teraz jeszcze. O, my tu wszędzie wybudowaliśmy już trzeciej kategorii. Lecz jak widać, to nam się zbytnio nie rozrasta. Ale jest dobrze, mam nadzieję. Dobra, zrobimy jeszcze ulicę na drugą stronę. Maczy most, chodzi mi ulicę, Jezu. Co ja mówię? Który most lepiej by wyglądał? Tak patrzę. Wysokość mostu rozumiem, najniższą. Koszt 26 tysięcy. Czy nas stać na to? O nie. Anulu, nie budujemy mostu, nie chcemy po prostu robić niepotrzebnie zamieszania. Wybudujmy jeszcze tu strefy, raz, dwa, trzy. A widzicie? Tu trzeba będzie wyrównać chyba. Raz, dwa, trzy. A to samo powinno się wyrównać wtedy, gdy my tu postawimy strefy. Dobra, będę musiał wejść w równanie. Oj. Miejmy nadzieję, że to coś pomogło. Sprawdźmy. Tak, pomogło jak najbardziej. Cieszy mnie to. Tak, ustawimy sobie. Okej. Chodzi mi tylko o to, żeby teraz zacząć zarabiać, prawda? I dotąd. Sprawdźmy to, jak to mnie teraz wyglądało. Nic się nie dzieje. Ciekawe. Budżet się wykrusza, wykrwawia wręcz. Co ona nam tu proponuje? Co ma każda to znaczy, że ma dobrze. Jednostka wojskowa, no niezbyt, nie, to mnie nie ra. Nie, że tak powiem. Nie satysfakcjonuje. Nowa świątynia. Czemu nie? Świątynię nową byśmy mogli postawić w tym oto miejscu. Oho. Ładnie zarabiamy znowu. To mi się podoba. Pięknie jest. I teraz co? Teraz co zrobić? Tak sobie myślę, żeby znowu przejść do drugiego miasta. Zapisy wyjście do regionu, a mianowicie do Smogu. I tak chyba będę nazywał miasta fabryczne. Smog 1, Smog 2, Smog 3. Z tego powodu właśnie, że
tutaj ta zawartość zanieczyszczeń w powietrzu jest przeogromna. Dobra, zobaczmy teraz, jakie to jest zapotrzebowanie. Oj, bardzo duże, więc przyspieszmy czas. Zobaczmy, jak to nam pięknie to rośnie. Zatrzymamy, przyspieszymy. Tak, nam ktoś to doradził. I jak widać, te nasze fabryki cały czas tu się budują. Jest to fajne. Fajne z tego względu, że nie musimy perfidnie zanieczyszczać naszych głównych miast, tylko to jest rozwiązanie. O, widzicie, już zarabiamy. Już jest pięknie. Straż pożarna przecież też jest. No, ale dobrze, poczekamy, poczekamy, bo może jeszcze coś tutaj się wybuduje, jeżeli chodzi o te różne rzeczy. Tutaj jeszcze, wiadomo, przyciągniemy w tą stronę, akceptujemy. Tą stronę, akceptujemy. I w tą stronę. Akceptujemy, ok, dobra. Zależałoby na tym mi, żeby te żółte punkty zniknęły i nasze całe miasto fabryczne. A jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Wejść oczywiście w panel zarabiania. I podpisać umowy o śmieci, gdzie mamy tutaj umowy sąsiedzkie. Proponuję umowę 393 i akceptujemy. I jak widać, zarabiamy dosyć dużo, ponieważ teraz odkupujemy śmieci od naszego miasta SimCity, przez co w naszym śmieci, w naszym SimCity niepotrzebne już jest śmieciowisko, a wręcz można je zniszczyć i zastąpić czymkolwiek innym. Dobra. Staram się tłumaczyć to jak najlepiej. Nie wiem, czy mi to wychodzi. Możecie też napisać mi w komentarzach, czego nie rozumiecie z tego, co ja tutaj robię. Ale to chyba jest dosyć proste. Dobra. Wejdźmy znowu do zapisu, wyjście do regionu. Do SimCity. I zobaczmy teraz tutaj, jak budżet wygląda, bo prawda, 300 będziemy płacić za wywóz śmieci. Więc, proszę Państwa, no niestety, ale znowu straciliśmy na kasie. Again, że tak bym powiedział. No trudno. W takim wypadku trzeba będzie wybudować tutaj jeszcze domostwa. Tu. Zamknij. I tutaj. Przed chwilą nas tutaj kolega straszył tym, że nasza elektrownia nie da rady. Dlatego teraz przechodzimy. I kupmy może. Mam nadzieję, że to coś pomoże. O, zarabiamy już, ale fajnie. Nawet nie zauważyłem. Na razie dwa wiatraczki. Raz i dwa. Dwa wiatraczki. 280. No na razie niestety, ale musimy to odmówić tej propozycji wbudowania ratusza. No i co? I widzę, że tu są slumsy, prawda? Co by to zrobić, żeby urozmaicić teren, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, jak i też, bo jak wiecie dobrze, nasze podatki w tym mieście, już wam pokazuję. Jeżeli nie pamiętacie, oczywiście, wtedy to jest względne przypomnienia. Są bardzo małe. Nie są tyle, ile są startowe. Dobra. Co ja teraz chciałem zrobić? Aha, chciałem się zająć, że tak powiem, zdrowiem naszych mieszkańców. Lecz czy nam pozwolą na to fundusze? Miesięczny koszt 1200, zamknij. No sro, najwyżej to dokształcimy do własnych potrzeb. A tymczasem, ile ogarnie to terenu? Gdzieś tutaj wybudujemy, tu? Może tu? Może jednak tu? Muszę odstawić. Zawsze zważajcie na to, ile terenu jesteście w stanie ogarnąć. Stawiajcie te swoje rzeczy jak najbardziej w centrum. Teraz zatrzymujemy czas. Jezu, no przecież za dużo nie przekroczyliśmy naszego limitu. To mi się też podoba w tym momencie. I ten mały park przy tym szpitalu to zostawimy. Wejdźmy tu. Zmniejszmy. Karatek nie.
No dobra, zamknij. Zobaczymy, co się będzie działo, ile osób chorych będzie tu przychodziło. Oj, już się zaczyna strajk. O kurczę, liczba pacjentów aż tylu. Skąd was aż tylu przyszło? Dobra, sprawdźmy. Nasze zarobki nie są zbyt zadowalające, ale jak widać, nasze miasto się rozrasta. Cały czas coś się dzieje, coś tu dużego się buduje. O. Miasto wielbi swojego burmistrza. Dziękuję bardzo. Jestem pod wrażeniem, że aż tak bardzo mnie szanujecie. Trzeba poskracać jeszcze wydatki na innych rzeczach. Gdzie tutaj jeszcze mogę coś skrócić? Gdzie jeszcze? Gdzieś tu miałem szkołę jeszcze jedną. Tu jest. Czy 180? Dobra, zarabiamy. Najważniejsze jest to, że zarabiamy. Miasto wita nowy uniwersytet. Właśnie, uniwersytet. Uczelnie są bardzo potrzebne. Wejdźmy, sprawdźmy. Uniwersytet. Miasteczko akademickie gdzieś było, prawda? Czy to jest jedno i to samo, bo teraz naprawdę wyleciałem przez głowy. Co jest potrzebne naszym ludziom? Jak widać, jest potrzebne mieszkanie. No to rozkaz wyjazdu. Nawet tutaj się pali. Ludzie, co wy robicie? Okej, dobra. Teraz co by tu zrobić? 3000. Wyjdźmy może znowu do regionu. Aha, właśnie, bo musimy poczekać, aż ugaszą pożar. Kurczę, zapominam często o tym. Daj, gaście ten pożar, dobra. Wyjście do regionu, zapis i wyjście do regionu. Daj, zapisuj się. O, jest. No i znowu wchodzimy do smogu, zobaczyć, jak tam tutaj nasze... jakby to nazwać... Jak tutaj prosperuje nasza fabryczna strefa. Jak widać, jest zapotrzebowanie na wszystko wręcz. Lecz kurczę, jakby to zrobić teraz? Mam pomysł, zobaczymy, czy to wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to będzie bardzo fajnie, będzie bardzo przyjemnie. Dobra, jeszcze raz wyjdziemy. Zapis i wyjście do regionu. I SimCity. Okej. W przyszłości zamierzam oczywiście autostradę jeszcze poprowadzić, ale ją poprowadzę oczywiście z tej strony mapy. O, właśnie, coś mi się nie pasowało, że nie wczytało mi drzew. Te fabryki jak nic będą musiały zniknąć z mojego miasta tutaj właśnie tego. Dobra. Teraz trzeba nie pomyśleć. Przemysł zaawansowany jest potrzebny. A więc wejdźmy może w popyt MPH i przemysł zaawansowany. Jak najbardziej widzę, że tutaj jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Tylko tutaj chyba już go nie buduję, prawda? Coś mi się tak zdaje. Dobra, zrobię. Dobra, gdzie mamy tutaj, mieliśmy taką opcję prostowania, równania terenu, znaczy się. O Jezu, na takiej zasadzie działa. Miejmy tylko nadzieję, że to pomoże. Tak sobie wyrównam. Okej, dobra. W tym momencie właśnie przeciągamy tą naszą drogę. Tutaj jeszcze by trzeba było wyrównać, więc weźmy sobie, idziemy to małe wyrównanie. Nie tak. Okej, dobra, mam nadzieję, że dobrze wyrównałem. Dobrze jest, pięknie. I
na razie oczywiście zrobimy w ten oto sposób. Tak jak mówię, tutaj pójdzie oczywiście ulica do... Znaczy ulica, może źle to zabrzmiało. Chciałbym tutaj wybudować most na drugą stronę rzeki. Ale to w przyszłości, mówię. I mam już pomysł nawet, jak to zrobić. Także mam nadzieję, że wam się to spodoba w przyszłości, to co zobaczycie tutaj. Dobra. Zacznijmy od tego, że takie malutkie. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Oj, wody brakuje. Znowu wody brakuje. No, czy was pogięło? Ile wy tej wody tam tracicie? Dobra. Jak tam finanse? Dosyć dobrze. Niestety, ale ja tego nie chcę. Tutaj. Proponowałbym wam, jeżeli byście się tak w przyszłości bawili jak ja teraz, aby wejść w podatki, przemysł i tutaj wpisać właściwie to nawet 1%. Akceptuj. Może to coś pomoże w tym, że będzie się budowało tylko i wyłącznie właśnie tego rodzaju fabryki, a nie jakieś inne. Zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Znowu przeciążona. Kurde. To jeszcze elektrownię wiatrową. Oczywiście tę elektrownię wiatrową później, a będziemy więcej jej zarabiać, zamienimy na coś innego. Lecz na razie musimy się nimi zadowolić. Okej. Dobra. Widać PZ. Czyli przemysł zaawansowany jest dosyć mocno wykorzystywany. To musi zniknąć kiedyś, ale jeszcze nie wiem kiedy i nie wiem w jaki sposób. Dobra, ile zarabiamy? 400, tak? No to już możemy się brać za uczelnię lub też miasteczko akademickie. Może prędzej? O Jezu, ale to wielkie. Kurde, nie spodziewałem się, że to będzie takie wielkie. Szczerze, nie pasuje nigdzie, mnie tutaj ustawi, może tu. Dobra, i teraz po prostu wejdziemy w cennik miasteczka i zmniejszymy to do 1000. Nie, 1000 nie jeżdżę. 600? No, już prędzej 600. I teraz tylko robimy coś takiego. 2, 3, 4, 5. Czyli tutaj. Niestety, ale będziemy musieli zamienić. Tu postawić to, a tamto wykasować. Z tego od powodu, że tu pociągniemy następną dróżkę. Bo wiecie co, zwolnię czas po prostu, bo ciągle nie zarabiam i to jest mankament teraz w tym momencie. Okej. Dobra. Więc to przeciągnę. Miejmy nadzieję, że to jakoś nam się uda połączyć, bo jak nieco będzie... No jest, udało się, fajnie. Teraz tutaj połączymy, tu już wszystko jest połączone. No i niestety, ale te domy będą musiały zniknąć. Tak jest. I budujemy coś takiego. Właśnie. No. W takim stylu. Hej, hej, hej. Ja czegoś takiego nie chcę. O właśnie, tak. Tak. Dobra, sprawdzę tylko, czy mają wodę. Mają dostawę wody na stop. No i budujmy. Budujcie się. Nie chcecie się budować. Aha, rozumiem. Teraz może tutaj postawię tak. Postawię też tak. No, tu się zaczęło budować. Fajnie. Jeszcze tylko 200 brakuje. I co? I co ze stylem? Jeszcze styl bym musiał zmienić wszystkie, znaczy tak. Wolałbym może Houston niż Chicago, bo takie fajne budynki są. Podobają mi się, szczerze. Wiecie co? Tylko sprawdzę, ile nagrywam, tak? Bo nie jestem pewien. Dobra, chyba wiecie co?
Będziemy powolutku kończyć, ale jeszcze chwilka, bo chciałbym tu zacząć zarabiać, prawda? Nie tylko chyba ja, bo dużo osób by chciało tutaj zarabiać. Dobra, sprawdźmy może jeszcze raz. O, ale to fajnie będzie wyglądało. Damy ulicę tak. I może damy jeszcze ulicę tak. Tak jest. Teraz tylko trzeba by było to jakoś połączyć w sensowny sposób. Tak. Tak. Ojej, ojej, nie wyjdzie. Okej, w taki oto sposób. I tu mamy teren na zamieszkanie. Tylko pytanie, co tu możemy ustawić? Sprawdzimy już za chwilę. Widzę, że przemysł zaawansowany jak najbardziej tutaj może być, więc ustawmy go w ten oto sposób. A tu przeciągniemy po prostu naszą ulicę dalej, tak? I tu będą... Co potrzebujemy? Jakie? Biurowce trzeciej kategorii, tak? Więc sprawdźmy, gdzie są nasze biurowce, gdzie możemy ustawić trzeciej kategorii. Tu chyba możemy, więc ustawmy je. Na razie tak. Połączę tak i tak. Raz, dwa, trzy. I tutaj chyba parking ustawimy, wiecie co? Czy parking? Prędzej placa niż parking. Tak. I gdzie tutaj jest? Aha, i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że chyba się zdecyduję na wgranie tych europejskich teksturek dróg. Ale na razie jeszcze się tym nie bawiłem, wiecie? Ale raczej się zdecyduję i jestem na tak w sprawie tej sprawy. Okej, okay, dobra. Już tutaj widać, że fajne budynki nam się stawiają. Nie jest źle. Lecz super dobrze też nie jest. Zobaczmy zarobki. No, zarabiamy. Fajne jest to, że zarabiamy. No i przyspieszmy czas. Zobaczmy uczelnię, jak na uczelni tutaj się dzieje. Co tu się dzieje w ogóle? No, dosyć elektrownia znowu przeciążona. No, chyba troszeczkę sobie kpinę robią z tego wszystkiego. Elektrownia nie to. Kurde, no. Lekka kpina z ich strony, ale okej. I jeszcze tutaj dociągnijmy wodę, bo widzę, że tutaj wody kompletnie nie ma. Tak. Tak. I w ten oto sposób dociągnęliśmy wodę. Okej, okay. Jeszcze tu, kurczę. Myślałem, że dosięgnie, a nie dosięgło. Tutaj też widzę, że nie mają wody. Aha, kwestia nie była tego względu. Tylko tego, że tu już nie ma... Nie ma praktycznie gdzie kłaść. Jeszcze tylko tu dociągniemy. I jest okej. Okay. Powinno być przynajmniej okej. Okay. Dobra, zarabiamy 332 simoleony i jest ok. Fajnie, cieszę się z tego powodu. No i cóż, tym pozytywnym akcentem dzisiaj będę kończył odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz, że tak powiem, podpowiedzieć mi w komentarzu, co jeszcze bym mógł tutaj zrobić, bo tak jak mówię, to jest SimCity interaktywnie. Będę też wasze pomysły próbował robić. Jeżeli coś nie będzie wychodziło, no to no trudno. Ale tak jak mówię, będę próbował robić. No i co jeszcze? Jeżeli dopiero pierwszy raz szedłeś na ten filmik, oglądasz go, zapraszam serdecznie do obejrzenia od początku, czyli to jest już teraz 22 odcinki do nadgonienia. No i co jeszcze? Jeżeli ci się spodobało, chcesz więcej oczywiście tych odcinków, zasubskrybuj kanał, one na pewno będą się pojawiały, a ty będziesz na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami. Zobaczmy tylko, co tu się wybuduje. Aha, taka hacjenda. No dobra, no to ja się z wami żegnam, a tu... Chwila, moment, chcę to zobaczyć jeszcze. Już takie większe widać, budynki się budują. No i tak.
No i co teraz jeszcze mówić? Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek SimCity. Ja się z wami żegnam. Siema na rapa. Cześć!